Zaczniemy od dzbana tygodnia. Może powiedz, kto dołączył do tego zacnego grona? Jako że staramy się przestrzegać zasady parytetów, to obserwujemy, zresztą bez trudu nam przychodzi nagradzanie pań polityczek. Zresztą niektóre bardzo się starają, żeby nam nie czmychnąć z pola widzenia. No i tutaj nie będę chyba specjalnie odkrywczy. I pani Elżbieta Stępień, skropka Nowoczesna, zasłużyła w pocie czoła, bo w ciągu jednego tygodnia nie dość zainteresowała się naszym billboardem, na którym stwierdziliśmy, że stolicą Polski jest Warszawa. Ona się nie zgodziła z tym. A ta pani zażądała interwencji od samego ministra spraw wewnętrznych w tej sprawie nakładu ludzi i środków. Nie wiem, czy zmienić stolicę, czy nazwę. Nie wiem, od tej pani, czy tylko wsadzenie mnie do więzienia, to nie potrzeba wcale aż chyba głównie o to chodziło. Większych inwestycji, ale to już tym nacieszyliśmy uszy i oczy naszych widzów. Ale pani Elżbieta Stępień tak się zafrapowała tą kwestią stolicy Polski, że nie potrafiła trafić na salę sejmową i zagłosować zgodnie z dyrektywami swojego towarzystwa w sprawie skierowania do komisji tej ustawy liberalizującej aborcję. Czyli tutaj Nowoczesna obiecywała kobietom uchylić, no chciał się powiedzieć nieba, w zasadzie dzieciom tych kobiet piekła, a jak przyszło co do czego, to zupełnie nie wie, gdzie jest stolica Polski, gdzie jest sala sejmowa. Wie tylko jedno, że bierze grube pieniądze i pielęgnuje swoją bezdenną głupotę na koszt podatnika. Zasłużona donica tygodnia. I po donicy. I poszło.